lecimy dalej. Jednej śruby nie znalazłem, widocznie gdzieś nie było. Sobie innej normalnej użyłem, bo się nadają. Aha. A ja cię, koleżanko, szukam, a ty byłaś na widoku. Jaja. Do spodu. Och, ale jajca. Leży na ten, a ja szukam jej. Dobra. Zakręcamy ta, co była. Ale jednej na pewno nie było, także będę musiał ją tam zastąpić czymś. I to się tyczy jednej rzeczy. No jakby powiedzieć, to przyczyny wypadkowych skutkowało awarią, właściwie wyciekiem oleju. No, można to zaliczyć do awarii, jakby nie było. Przez coś, co wcześniej było skutkiem tego. Ja zaraz wam powiem, co i jak. Jeszcze sobie chlasnę tamte jedne śruby. Dobra, teraz mam, nie wiem, jak do niej dojdę, może uda się. Jest, mamy ją. Pyk, pyk, dokręcone. A więc tak, po to jest ten uchwyt i uchwyt na dole, tutaj taki za pompę, który będę musiał i tak ustawić po swojemu, odkręcić go normalnie ten, żeby pompa była trochę zawieszona przynajmniej tyłem na części korpusu silnika, z tego względu, że powstają drgania, które przyczyniają się do pracy tej oto obudowy kół rozrządu i przez to powstają też stąd wycieki, dlatego między innymi, ale też dużo to zrobiło, że była tutaj sprężarka powietrza, sorry, i tutaj ona też nie była jakoś przymocowana i dlatego ten zrobiło wyciek. Jeszcze kilka słów dla osób, które mogą mieć ten silnik, a będą chciały naprawiać, co chodzi o przynajmniej w tej pompie o rozrząd. Moi drodzy, tutaj coś jest takiego, że co chodzi o samą pompę, blokujemy sobie tak 0, 0, 0 mamy. Ja tutaj żadnego znaku nie znalazłem, żeby po prostu gdzieś na tym jeszcze było coś wybite dodatkowo oprócz tych numerów, ale podejrzewam, że to jest po prostu numery, nie wiem do czego to jest dokładnie nawet, no ale jeżeli nie mamy takiej wiedzy, od czego to są numery, podejrzewam, że to chyba numer będzie seryjny koła, a to nie wiem 407, co to jest ogólnie. Mi wychodzi tak, T0, 0, 1 od wału korbowego, z dwoma zerami od wałka rozrządu się ładnie wszystko pokrywa. I tak teraz lecimy sobie na górę. Tutaj nic nie znalazłem, w tej pozycji tak mi wychodzi gdzieś koło pompy paliwa. Ono może się różnić w silniku, też są numery, też są tego ponabijane, ale żeby nie błądzić, to po prostu ja sobie tutaj zaznaczyłem dwa zęby i farbą pomalowałem to, po prostu antykorozyjną złapałem. Trzyma to, mam znak tutaj, tak? Mamy zaznaczone, mamy zablokowane to od spodu, mamy górny martwy punkt tłoka, plus oczywiście luz, luz, nic nie jest podparte, żaden zawór nie jest w pozycji pracy. Ja go troszkę tutaj popełniłem jeden błąd, bo ja nawet nie widziałem, z tego względu, że spodziewałem się, że to koło jest na jakimś klinie, a ewentualnie do regulowania pompy polega na wychyleniu jej na, jak to groszkach powiedzieć, w obudowie. Tych groszków tam nic nie ma, z tego względu, że pompa pompa paliwa jest smarowana, tym oto kanalikiem idzie gdzieś dosłownie tutaj, jest wejście z drugiej strony, jest uszczelnione, tam jest gumeczka i po prostu łożyskiem sobie wraca olej. Tak jak tu widzicie, ja sobie po prostu napunktowałem tutaj, gdzie na środku klina, gdzie powinien być klin,
zrobiłem punkt plus. Tu zrobiłem też punkt, tak na wysokości, jak ten klin powinien być. I mam odniesienie, gdzie, żeby, wiecie, wiedzieć, w jakim to położeniu było założone. Także nasadzamy. I powiedzmy, tak by mi się to pokrywało. Ja go sobie nawet, wiecie, troszkę bardziej chyba przystawię. Z tego względu, że ja to dopiero później zrobiłem, jak ściągnąłem, tylko też już się martwiłem, że nie znajdę tego znaku, ale tak się okazuje, że na stożku zębatki odbiło się miejsce tam, gdzie ten klin, tego klina nie ma. Ja to jeszcze sobie to sprawdzę wszystko. Z drugiej strony pod światło, żeby widzieć. Obok. Ja go sobie zaraz przestawię to. Obok powinno być i środek jest. Tak, obok i środek. No to nie jest idealnie, ale mam jakiś punkt odniesienia, jakby nie było. Trzeba delikatnie będzie go przestawić. Tak. Dobra. Zakładamy. Muszę go troszkę, niedużo, ale muszę ryznąć. Coś takiego. Coś takiego. Ewentualnie, jeśli chodzi o poprawki samego zapłonu, dokonuje się przez dekla, przez ten otwór tutaj. Najlepiej to odkręcać tego korka kluczem do filtrów na pasku. Możemy to sobie elegancko odkręcić te koło tutaj. A teraz co mogę wam powiedzieć więcej? Dajemy podkładkę. Mamy to na razie ustawione. A to nic innego nie wykombinuje. Później się dopieści ewentualne poprawki. Przynajmniej mamy punkty odniesione. Tak jak to, żeby orientacyjnie wiedzieć, mówię, to warto sobie takie coś zrobić. I jak będziecie to odkręcać, zróbcie sobie obojętnie, w którym miejscu punkt ten, ale musicie tak to jakoś wziąć, nie wiem, kawałkiem dłuta, czymś ostrym, tak żeby wam zaznaczyło punkt na, po prostu na zębatce i punkt na wałku pompy paliwowej, żeby mieć odniesienie jakieś do tego. Bo ja sądziłem naprawdę, że to jest na klinie, a okazało się, że to nie jest na klinie, no i wyszło jak wyszło. Ale na wszelki wypadek sobie to zróbcie, jak nie wiecie. I w tym układzie już mamy tak orientacyjnie teraz w tej chwili złożony silnik. Punkty się pokrywają, tu się pokrywa. I tu mamy jakieś odniesienie, jakby nie było zrobione. Także powinno być git. Powiedzmy, że już tutaj mam mniej więcej to złożone. Pojechałem sobie z silikonem CX-em tutaj. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Dobra, to więc zakładamy, nie ma co tutaj gadać więcej na ten temat, bo tutaj co ten, to trzeba zakładać i tyle, po prostu bezpośrednio. Opa, opa, opa. Żeby tutaj pocelować dobrze, żeby to na szłyk należy. Dobra.
jakoś tam się udało. O, super. Dobra, sobie złapiemy tą śrubką jedną na razie. Dobra. Tak go, wiecie, z początkowej fazie nie za mocno, tylko po to, żeby złapało. Tak dosłownie na palce. Nic więcej. Dobra. Ja tu mam śrubki troszkę. Ja sobie to zawsze przemywam. Weźmy jakoś sobie ten do zaropowano. Szmatkę położymy, bo będziemy sobie teraz je przy okazji wkładać i wycierać wszystkie śrubki. Vamos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Czekamy troszkę, aż to zwiąże i wtedy się to dokręci razem, aż taka konsystencja pod palcem będzie jeszcze, powiedzmy, kleista, ale już zaczynająca taka gęstnąć. To jest na razie przyłapane, nic więcej. Później to się ładnie, żeby obydwie powierzchnie, żeby troszkę taką, wiecie, silikonową sprężynę zrobić. Później to ładnie wszystko dokręcimy. Tylko kwestia właśnie tej wytworzenia tego, tej sprężyny takiej silikonowej. No, powiedzmy, że dzisiaj mamy go złożonego w końcu. Założona miska, założone pokrywy, wyregulowane przewody. Także tutaj silnik został już dokumentnie zrobiony. Pod tym względem weźmiemy go sobie maksymalnie, prawie maksymalnie do góry. Dobra, wisi, niech wisi, dobrze jest. Także lecimy go dzisiaj z podkładem. Ja go umyłem, jeszcze raz dimerowałem silnik, także powinno być w porządku. No, będzie ciężko położyć, bo to taki rodzaj farby, powiem wam, jest.
Powiem tak, ona farba jest antykorozyjna jak najbardziej, tylko że ma taki bardzo intensywny odcień wiśni. Po pierwsze, jak to należy dać podkład, żeby to związało z powierzchnią metalową i ewentualną korozją. Miska swoje wżery, powiedzmy, zaczęła mieć. I to takie dosyć sobie te wżery, powiedzmy. Wcale nie najmniejsze. Jakoś tam będzie.
Jezu.